Siema, siema, jestem Rajo Dżipil, to jest koniecznik z naszej serii Sprawdzanie Map i dziś na celowniku Osina Wielka z portalu, nie z Mod Huba, także możemy spotkać różne niespodzianki, ale do tego przejdziemy myślę za chwilkę. Słuchajcie, jak obiecałem, robimy przeplatankę, była mapa zagraniczna, czasem mapę polską, no i sporo tu się napisało, proponowało Osinę Wielką. Z tego co wiem, ona chyba nie miała wyjść tak do końca w takim stanie i jest to trochę stan taki, że tak powiem, podkradnięty, ale nie znam historii dokładnej. Jeżeli ktoś chce się tym podzielić, tą historią, jak to wygląda tak ten, to napiszcie, bo może inni nie będą wiedzieć co i jak. Mam kilka uwag do tej mapy, ale tak ogólnie to całkiem okej, okay, nie? Więc dobra, przejdziemy sobie zaraz do sprawdzania, ale na samym wstępie jeszcze chciałem przypomnieć, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem, subskrypcję na kanale, bo lecimy po 50 tysięcy oraz pamiętali o tym, że w opisie czeka na was link do ankiety, w której możecie ocenić tę mapę po obejrzeniu oczywiście tego filmu, także na końcu jeszcze o tym przypomnę, ale jak ktoś to oceniamy wszystko w właśnie tam. Tu możecie na przykład napisać co sądzicie o tej mapie, a tam po prostu dać rating gwiazdki 1 do 5, nie? Wszystko chyba jasne. Dobra, więc co? No to chyba zaczynamy od po kolei, jak to wygląda. Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki. Między innymi Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator, bo głównie w te gry się zagrywacie ostatnio. Dlatego warto sobie sprawdzić najnowsze promocje, czy to w ETS-ie, czy to w Construction, bo niedługo takie season passy wychodzą. No i oczywiście Farmingu, w którym niedługo mapa zielonka. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition do FS22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżkę o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Osiny. Osina od Farminga 17 prawdopodobnie już istnieje sobie przez długi czas. Gdzieś tam Ditkowi udało się zrobić mapę, która zapadła w serce Polaków, no i jest konwertowana z farminga na farming, także no chyba to dobrze świadczy, nie? Coś na tej mapie. No ale nie wiem, czy za bardzo jest też to pokazywać. Mapa wielokrotnie edytowana gdzieś tam przez inne ręce niż autora. Mapa przerabiana, modyfikowana. Niedługo ma wyjść jakby Osina Wielka 4X od Miluxa i kogoś jeszcze. Przepraszam, że nie pamiętam, więc też sobie pewnie sprawdzimy. O, 12, dzwony biją. No więc zobaczymy, co tam się będzie działo tak naprawdę, nie? Jak z tego co wiedziałem, to tam na razie same pola, ale dobra, to nieważne, wyjdzie, to sobie sprawdzimy. Na samym wstępie chcę pochwalić za asfalt, bardzo ładnie wygląda, ten asfalt jest spoko, paralaksik robi robotę. Minus na pewno za to, że troszkę za duży jest ten taki, ten deep, w sensie, to jest, wiecie o co chodzi, nie? Że jest taki zbyt głęboki, nie? Jakby troszkę dać mniej, to byłoby lepiej, a tak trochę za wiecie, to przeskakuje, nie? Mimo wszystko i tak jest ładny asfalt i nawet dobrze wygląda, nie? Więc to git. Ja bardzo chciałbym na przykład zobaczyć te drogi tutaj, bo one kiedyś były zarąbiście zrobione na modelu. No tutaj troszeczkę, w sumie dopiero teraz wchodzę te drogi, nie widziałem ich wcześniej. No troszkę chyba to tutaj ten teren można lekutko poprawić, ale tak to jest ogólnie ok. Gdzieś tam te takie tekstury, jak ja to nazywam, zdziechowskie, w jednym takim stylu. Często się właśnie na mapach pojawiają, bo to jest, wiecie, polski klimat i w ogóle. No i tutaj klasycznie ta strona. Czy to pole jest dalej grywalne? No jest grywalne, nie? Tak jest. Odnośnie samej mapki, to jeszcze jak to wygląda, no to klasycznie, to jest dla nas nie do kupienia, a to coś jest do kupienia, no, więc sporo, 72 hektary jednego wałku, całkiem też nieźle. Nawet drogi ok są, myślałem, że będzie za gorzej, ale są fajne, jak na konwert, no tam, z tego co wiedziałem, to jest robione przez Polish Agro Farm, tak było, ale z portalu podpisane. No ale widać, że tu jest troszkę, że zabrakło tych modeli i tych dróg, nie? Bo one te drogi były modelowe i widać, że no troszkę brakuje tego, nie? No dróg brakuje, to tak trochę na minus, nie? Ale ogólnie nawet nie jest źle. Przejdziemy sobie może dalej do wioski, bo tam troszkę więcej się może wydarzyć. Coś, co zdecyduje o waszej ocenie na temat tej mapy. Czas trochę skipnę. Coś wam pokażę, coś co nie do końca mi pasuje w tej mapie. A i mianowicie jest to takie coś, że żeby ta mapa była w pełni dla was jakby taka, jak to powiedzieć, sprawna, żebyście mieli wszystko w niej co potrzeba, trzeba poprosić modyfikację.
No i teraz pojawia się pytanie, jakie? I kolejne moje pytanie, skąd, gdzie i jak? Bo nie mamy dostępu za bardzo do pobrania tych modów. W sensie w plikach XML z nazwy takiego jak nazwy plików tych modów konkretnych. I o ile właśnie je mamy, na przykład tak jak ja tu mam na przykład silosy, no to spoko, to mamy je, nie? Tak samo czy tam dom czy coś. Okej, ale jest taka fajna opcja w XML-u, gdzie można na przykład sobie wpisać wymagane modyfikacje i jeżeli chcemy wejść na mapę, to zanim wejdziemy na tę mapę, wyświetla informację, że mamy, że brakuje nam modyfikacji i klikamy sobie pobierz albo tam OK, nie pamiętam już tego komunikatu i nas przenosi do mod huba w menu farminga, pobieramy wszystkie swoje modyfikacje i dopiero wchodzimy jeszcze raz. No tutaj tego nie ma, więc to na pewno na minus, bo jak widzicie mam braki. To co miałem, to miałem, to czego nie mam, no to nie ma po prostu. Więc jeżeli wchodzi jakaś osoba, która pierwszy raz spotyka się z farmingiem, no to na przykład nie ma tego tutaj. Tylko coś muszę kliknąć, patrzeć z bliska. No i przez to ma tutaj taki problem, że ma takie puste place jak ja. No, więc sporo tych rzeczy z modhuba, z tego co widzę, ale no właśnie dużo rzeczy gdzieś tam, jak tu widzicie, no pusty plac, nie? Słabo to wygląda, coś jest oparte o coś, ja to rozumiem. No szkoda, że tego nie ma. Taki lekki minus odnośnie tego, a pewnie gdybym nie miał żadnych modów, to było w ogóle pusto, nie? Także, no cóż, no nie wiem jak tutaj wygląda ta farma, pewnie wygląda lepiej. Nie wiem nawet z jakich modeli jest skonstruowana, więc taki troszkę minus, nie? Ale ogólnie to nie jest źle, nie? Myślałem, że będzie ten konwert gorzej zrobiony, ale jest całkiem okej. Tutaj chyba klasyczna, taka najbardziej rzucająca się w oczy krzyżóweczka, no osinka, nie? Ten znak był chyba... Może tak? A może tak? Chyba odwrotny, nie? Znaczy może ja wiem? Nie, powinno być chyba też odwrotny, żeby tak z drogi pokazywać, nie? No dobra, gospy statyczne tutaj to klasycznie, no na starych modelach, z tego co widzę, nikt tego nie remasterował. Szczerze, mi to nie przeszkadza, nie? Totalnie, ja mam to gdzieś, dla mnie takie coś jest okej, nie? Ja mówię, na statyki nie patrzę za bardzo, jadę, tyle, mnie to nie obchodzi, aby gospa była ładna, nie? A tu jest nawet okej to zrobione. Mamy też tutaj tego PGR-ka, Państwowe Gospodarstwo Rolne, na którym sobie wjeżdżamy i tu sobie w ogóle widzimy na starcie już bardzo ładne malowania. No to też klasycznie, te stare shopy tutaj, gdzie możemy sobie sprzedawać. Jest waga, to nie działająca, raczej pisałem, że nie. Mamy tartaczek, okej. Szkoda, że to jest taki wyjazd, bo można... Ej, no tu jest trochę słabo, nie? Można było to zrobić przejazdowe. No ale dobra, trudno. To się otwiera? Chyba nie. Chyba to się nie otwiera. To też się nie otwiera, nie? Raczej. Nie, to się nie otwiera. No dobra, a tu jeszcze góra jakaś jest coś. Aha, po prostu są belki. No, to dobra. Tu trochę kabelek wszedł sobie. Jakiś tam gdzieś, nie? No to szkoda. Kolejny skup. Pamiętam, że to coś... A to też po stronie coś było. To jakieś zbożówki chyba po prostu. Pewnie tu jakieś belki. Na pewno tak. No i tu jeszcze mamy... kolejne jakieś tam budynki, jakieś fajna kosteczka, fajny bruk, spoko to wygląda, nie? No i tu przejazd, dobra. Więc tak jak mówiłem, myślałem na pewno, że będzie gorzej chodzi o konwerty, bo zawsze tam gdzieś, jeżeli autor tego nie robi, to modelerzy robią trochę to słabiej, ale tu na przykład nie wygląda to źle. No i tu mamy też ten sklep z nożnami. Z tego co wiem właśnie, ja postaram się kupić coś, ale nie wiem czy to zadziała. A, ma za mało pieniędzy. No dobra, to sobie dodamy pieniądze, naprawimy ten problem. I nie kupiłem go, właśnie. I teraz coś, co chciałem jeszcze wam powiedzieć. Ogólnie jest taki problem z tą osiną, że przez jakiś dziwny sposób dodania tablic rejestracyjnych polskich musimy jakieś pliki z tej mapy wyciągnąć i rozpakować, znaczy musimy pliki z mapy wyciągnąć i dodać je do naszej gry, żeby działały polskie tablice. Jest sposób oczywiście, żeby te polskie tablice dodać do mapy bezpośrednio, a nie ingerować jeszcze w farminga. No bo na przykład widzicie, że tam sypie mi lua, nie? Od tego. Więc maszyn jako takowych nie kupić tutaj, musicie sobie zamienić tablicę po prostu, dać sobie tablicę do plików gry. No to trochę to takie, ja uważam to za wielki minus, bo mapa dla osób średnio zaawansowanych albo nawet, nie, dla średnio to może nie, dla niezaawansowanych, nawet dla amatorów, jakichś początkujących graczy, no to będzie spore wyzwanie, bo jestem Jasiu, mam 8 lat, chcę pograć na osinie, a nie mogę pograć, no bo muszę jakieś pliki dodawać do folderu instalacyjnego z grą, no i to jest za trudne, nie? Tak może się zdarzyć oczywiście, ale jest to tak w miarę opisane dobrze, jak to zrobić, więc jeżeli ktoś umie czytać i trochę tam ogarnia temat
biorę coś, opuszczam w drugie miejsce, no to sobie poradzi, nie? Ja tego nie robiłem, no bo każda dodatkowa rzecz niestandardowa w farmingu to zawsze może być jakiś problem w przyszłości, który no lepiej sobie nie stwarzać, nie? Dlatego, no to też na minus, nie? Więc no taki to minus właśnie z tymi maszynami, że nie można kupić, no chyba, że to się tam doda do tego folderu, no i minus za te budynki, że nie ma ich dopisanych do ten dispendency, czyli nie pamiętam jak to się nazywa już, kurczę, nie? Dependis, no mniejsza. Ale w każdym razie oprócz tego mapa wizualnie prezentuje się dobrze, wygląda całkiem okej. Landy też są tutaj oczywiście jak najbardziej gdzieś tam grywalne. Drogie, tanie, no ponad 4,5 miliona za takie poletko, sporo, ale widać, że jest tutaj co robić, więc nawet nie wygląda to źle, nie? Też może lekki minus za to, że to jest niewyłączone z skupienia, ale tak to okej, nie? Także, no cóż, na pewno drogi fajne, nie? Szkoda, że tamte drogi są, też nie ma tych modeli. Bo one tak, wiecie, no stare drogi były jednak, nie? Pamiętam je. Ale na pewno lepiej wyglądałoby to niż tak, bo to jest strasznie nierówno, nie? Ja wiem, że to są drogi polne, więc mana gdzieś tam, mana się tam rzucać. Ale tu jest taki typowy, trochę rów, nie? Ale zakamyki to plus, też fajnie to wygląda, nie? Dispenson? Nie, może i tak. Nie pamiętam jeszcze, kto tam było, nie? A właśnie, bo ja ten gram na live jak coś, więc trochę się tutaj sprzedałem, nie? No dobra, słuchajcie, myślę, że chyba nie ma więcej tutaj wam opowiadać. Mapa sama w sobie, wiecie jak wygląda, nie? Mamy tam aglomerację z budynkami, reszta to po prostu pola, doliny, drogi i drzewa, więc tu nie ma za wiele. No cóż, jak mówię, ocencie ją sobie gdzieś tam w komentarzu. Pamiętajcie o tym, że macie w opisie linka do ankiety. No i oceniamy według tego, co tu przedstawiałem. Ewentualnie też może znacie więcej odnośnie tej mapy. Także też napiszcie koniecznie to w komentarzach, bo będę wdzięczny za trochę informacji. Bo zawsze tam gdzieś trochę lepiej też więcej wiedzieć o tej mapie, nie? Także cóż, ja dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Puzzle Map. Trzymajcie się, do kolejnych. Stać łapkę w górę i subika. Pozdro, na razie.